Trwa rozbiórka kamienicy przy ulicy Roosevelta 8 w Poznaniu. Związane z nią prace powodują utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Od jutra w okolicach budynku ma być bezpieczniej. Z uzyskanych informacji jeszcze wczoraj od kierownika, no jest nadzieja duża na to, że w czwartek będzie to już w takim stanie, że w żaden sposób nie będzie zagrażało również tutaj mieszkańcom okolicznym i że będą mogli wrócić. Ale to nie oficjalne informacje. Jeszcze dziś pracownicy firmy rozbiórkowej mieli rozpocząć rozbiórkę ostatniej ściany kamienicy. To jest ten fragment od strony ulicy Roosevelta i otrzymałem takie zapewnienie od przedstawicieli firmy wykonawczej, że jeszcze dzisiaj do tych robót rozbiórkowych tego ostatniego fragmentu budynku przystąpią. Cała rozbiórka ma zakończyć się najpóźniej w piątek. Informacja dla lokatorów, dla mieszkańców sąsiednich budynków z mojej strony jest następująca. Ja podejmę decyzję o tym, że będą mogli powrócić do swoich mieszkań w momencie, kiedy ten budynek zostanie rozebrany, kiedy jego fragmenty zostaną złożone już na terenie rozbiórki. Nie będę już czekał z tą decyzją do momentu wywiezienia gruzu. Gruz ma być wywieziony w piątek. W piątek byłoby już tylko prace związane z wywózką. Sprawa tej kamienicy nie skończy się wraz z końcem rozbiórki. Urząd Miasta zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury. Miasto przygotowuje doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli nieruchomości na Roosevelta 8. Wczoraj temat budynku przy Roosevelta został poruszony na naszej antenie. Gościem wieczoru WTK był Jacek Jaśkowiak. Prezydent miasta, mówiąc o zaistniałej sytuacji, nie przebierał w słowach. Mam nadzieję, tak, że to się skończy również zarzutami ze strony prokuratury, bo to jest niedopuszczalne, żeby narażać innych ludzi na niebezpieczeństwo, na te niedogodności. Niestety te buńczuczne zapowiedzi pana prezydenta, szczególnie z bardzo wyszukanymi w cudzysłowie wyrazami, z całą pewnością nie licują spełnionym przez niego urząd. Zabytkowa kamienica od lat stała niezamieszkała i według pełnomocnika właścicieli budynku od dawna nadawała się do rozbiórki. Inaczej jednak twierdzi prezydent miasta. Zaniechania właścicieli, zarządcy, tam zarządcą był też ten sławny Śruba, doprowadziły do tego, że kamienica uległa takiej dewastacji, takiej degradacji, że groziła katastrofą budowlaną. Pełnomocnik właścicieli kamienicy winą za zaistniałą sytuację obarcza urzędników. Zawiniło miasto. Trudno tutaj oskarżać w takim wymiarze miasto jako podmiot publiczno-prawny, chociaż tak to formalnie wygląda, ale osoby, które pełnią funkcję organów. Zgoda na rozbiórkę zapadła, gdy w połowie września zauważono wybrzuszenie na jednej ze ścian. Wcześniej zgody na rozbiórkę miało nie być, tak twierdzi pełnomocnik właścicieli. Miasto natomiast mówi, że wniosek o rozbiórkę nigdy do miejskiego konserwatora zabytków nie wpłynął. Sprawa kamienicy na przestrzeni lat trafiała do różnych sądów, które czasem stawały po stronie właścicieli, a czasem po stronie miasta. Klaudia Stefens, Puls Dnia.